Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak zwiększyć FPS-y w Minecrafcie, abyście mieli ich po prostu dużo, żeby nie było żadnych ścinek, lagów podczas rozgrywki, więc jeżeli macie z tym problem, to ten poranik powinien wam jak najbardziej pomóc. Jeszcze na wstępie tego odcinka prosiłem was o zostawienie subskrypcji na kanale, bo zbliżamy się do 2000 subów i bardzo mi zależy, aby to się udało w końcu wbić. Z góry dziękuję i już bez żadnego przedłużania zapraszam was do odcinka. Pierwsze, co możemy zrobić od razu po uruchomieniu komputera, jest wpisanie sobie w Windowsie edytuj plan zasilania. Wchodzimy sobie w to, później wchodzimy sobie w opcję zasilania i ze zrównoważonego zmieniamy sobie na wysoką wydajność. Kolejną rzeczą, jaką możemy znowu zrobić, to jest wejście sobie w Windowsa, kliknięcie w ustawienia, później sobie przechodzimy w prywatność. Jak widzicie, tu jest bardzo dużo opcji i każda z nich wpływa na nasz komputer, przez co on gorzej działa, po prostu jest bardziej jakby wykorzystywany nasz RAM, więc warto tutaj wyłączyć te opcje, z których po prostu nie korzystacie. Jest to dosyć indywidualna sprawa, dlatego sobie sprawdźcie, co potrzebujecie, co nie. Najbardziej wam ogólnie polecam wyłączyć sobie aplikację w tle, bo to wam najbardziej jakby zżera kompa. Teraz sobie przejdźmy do systemu i tutaj sobie wyłączamy powiadomienia i akcje najlepiej, później sobie najlepiej wyłączyć skupienie. Oprócz tego jeszcze warto wyłączyć sobie schowek oraz pamięć. Dalej zostajemy w ustawieniach Windowsa i teraz przejdźmy do zakładki granie. Tutaj sobie wyłączamy Xbox Game Bar, w ujęciach sobie tak samo wyłączmy resetuj w tle podczas gry. Później sobie przechodzimy do trybu gry i tutaj to sobie najlepiej włączyć, ale akurat tą opcję sobie przetestujcie, bo niektórym to daje więcej FPS-ów, a niektórym powoduje to spadki, dlatego jak mówię, przetestujcie sobie to. No i później jak to zrobimy, to możemy sobie już na spokojnie wyjść z ustawień Windowsa. Teraz sobie wpisujemy znowu w Windowsa ten komputer, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy właściwości, wchodzimy sobie w zaawansowane ustawienia systemu, później sobie przechodzimy do wydajność, klikamy w to w ustawienia i tutaj niech system Windows wybierze optymalne ustawienia, dajcie sobie dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności, dajcie zastosuj i możecie z tego wyjść. Teraz sobie przejdźmy do opcji, które tylko i wyłącznie niestety można zrobić na kartach graficznych Nvidia, więc jeżeli nie masz takiej karty, to przewiń do minuty widocznej na ekranie. Ok, więc teraz na pulpicie sobie klikniemy prawy przycisk myszy, wchodzimy w panel sterowania Nvidia. Teraz sobie przechodzimy w wyreguluj ustawienia obrazu korzystając z... Tutaj sobie zmieniacie to na stosuj preferencje użytkownika podkreślając i cały ten paseczek dajecie na wydajność. I później dajecie oczywiście zastosuj i możemy sobie wyjść z tego panelu. Teraz przejdźmy do aplikacji GeForce Experience. Jest to aplikacja, która pozwala nam instalować najnowsze sterowniki do naszych kart graficznych Nvidia. Dzięki temu nasze karty będą bardziej zoptymalizowane pod najnowsze tytuły, będą po prostu wydajniejsze. Macie link do pobrania tej aplikacji od strony producenta w opisie filmu. Jak już po prostu pobierzecie tą aplikację i się zalogujecie, to przechodzicie sobie do zakładki sterowniki, dacie tutaj sobie sprawdzić dostępność aktualizacji i pobieracie sterownik, jeżeli wam takie coś właśnie wyskoczy. Ok, ja już znajduję się w launcherze Minecrafta i teraz wam pokażę, jak przydzielić więcej RAMu do waszego Minecrafta, abyście nie mieli żadnych lagów podczas rozgrywki. Więc tak, musicie sobie wejść w instalację, wybrać wersję, w której chcecie przydzielić więcej RAMu. W moim przypadku to niech będzie 1.16.5. Klikacie na to te trzy kropeczki, dajecie edytuj, dajecie sobie więcej opcji i tutaj będziecie mieli argument XMX2G. To właśnie oznacza, ile aktualnie RAMu przeznaczyliście dla tej gry. W moim przypadku to są 2 GB, ale jako że masz 16 GB RAMu dostępnego w całym komputerze, to wolałbym przydzielić trochę więcej, ale nie przesadzajcie też z tym przedzielaniem RAMu do waszego komputera. Najlepiej przydzielić nie więcej niż połowę waszego RAMu, który macie łącznie w komputerze. Ja mam łącznie 16, więc mogę na przykład sobie przydzielić 8 GB, 6, coś w tym stylu, ale nie przesadzajmy, bo to będzie powodować wtedy lag, jeżeli trochę przedobrzycie, więc to też co najlepiej przetestujcie, aby po prostu nie było później problemów. Jak już oczywiście sobie dacie, ile ramu chcecie przydzielić dla tej gry, to dajcie sobie zapisz i możecie już wtedy sobie wejść do Minecrafta. Ok, ja już znajduję się w samym Minecrafcie i teraz chciałem wam pokazać, jakie opcje warto zmienić, aby zwiększyć sobie liczbę klatek, więc weźmy do ustawień, ustawienia graficzne i co tutaj warto zmienić? Zacznijmy sobie od jakości grafiki, warto to zmienić z dokładnej na szybką, ale to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy macie naprawdę te słabe komputery, no bo to wam pogarsza oczywiście jakość samej rozgrywki, ale jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to warto jednak grać na dokładnej. Co do gładkiego oświetlenia, to możecie sobie wyłączyć, bo akurat to zbytnio nie wpływa na jakość grafiki, za to FPS-y wam daje, choć jak mówiłem, jeżeli możecie, to zawsze fajnie mieć to włączone, bądź dać to chociaż na minimum. Synchronizację pionową warto wyłączyć, bo to wam tylko zjada FPS-y, wielkość interfejsu to już wasza w sumie sprawa, jasność, no to warto co sobie dać na 100%, abyście po prostu więcej widzieli, to akurat w ogóle nie wpływa na FPS-y. Ogólnie, jeżeli chcielibyście zobaczyć poradnik, jak widzieć dosłownie wszystko, nie używając w ogóle pochodni, żeby po prostu nie było cieniów na świecie, to macie link w opisie do mojego filmu, bo kiedyś taki stworzyłem. Pełny ekran włączamy, nie grajcie w oknie, bo to wam zmniejsza FPS-y. Poziom minimapy to akurat nieważne. Zasięg generowania dam na 12 czanków i myślę, że to jest takie najbardziej optymalne, choć radzę wam się pobawić tą opcją, bo to wam najbardziej żera FPS-y, więc z tym sobie pokombinujcie. Co do maksymalnych FPS-ów, to osobiście ja to mam ustawione na 150, ponieważ mój monitor ma 144 Hz, czyli maksymalnie mi wyświetlić 144 FPS-y, więc też no nie potrzebuję po prostu więcej. Wam też tak samo radzę sprawdzić, ile wasz monitor ma herców. Jeżeli 60 Hz, to dajcie sobie 60 FPS-ów, bo nie ma sensu, aby generował więcej FPS-ów, skoro i tak tego nie zobaczycie, a będzie po prostu wtedy rozgrywka bardziej płynniejsza i nie będzie aż tak klatkować. Animacje chodzenia to możecie sobie wyłączyć, ale to ogólnie zbytnio nie wpływa na FPS-y, to już bardziej zależy od waszych preferencji. Ja sobie mam to włączone, bo mi się tak po prostu przyjemnie gra. Chmury ja osobiście mam wyłączone, bo po prostu dla mnie chmury w Minecrafcie są nieładne i to wam też zwiększa FPS, jeżeli to wyłączycie. Cząsteczki warto dać wszystkie, ale mówię, jeżeli macie te gorsze komputery i macie lagi w Minecrafcie, to warto to sobie dać na minimalne bądź ograniczone. Cienie bytów to sobie najlepiej zostawić włączone, bo to zbytnio nie wpływa na naszego Minecrafta. Co do odległości renderowania bytów, czyli inaczej mówiąc mobów, to ja osobiście to ustawiam na 100% i moim zdaniem to jest optymalna odległość i też wam tak to polecam zostawić. I to tyle z opcji w Minecrafcie, możemy sobie z tego wyjść. Wiem, że w tym poradniku nie pojawiło się jak zainstalować Optifine'a, jakiś fajny tekstur pack, który zwiększa wam FPS-y, ale myślę, to możecie sobie sami ogarnąć, bo to jest dosyć prosta sprawa, więc jeżeli chcecie, no to też możecie. Ja to pokazałem, co można zrobić bez jakby instalowania dodatkowych rzeczy, no nie licząc tej aplikacji GeForce Experience, ale moim zdaniem to jest podstawa i każdy powinien mieć to na komputerze. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Napiszcie w komentarzach, ile dostaliście FPS-ów po zrobieniu tych wszystkich opcji, które wam pokazałem w tym poradniku. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, widzimy się już w następnych odcinkach, więc trzymajcie się, do następnego razu, cześć!